placu dawnego niemieckiego obozu zagłady odbyły się uroczystości upamiętniające męczeńską śmierć patronów miasta Działdowa. Dzisiejszy dzień jest 76. rocznicą śmierci jednego z patronów miasta, błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Czcimy także pamięć biskupa pomocniczego Leona Wetmańskiego, którzy tutaj zostali zamordowani, którzy zostali wyniesieni na ołtarze przez papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, który z autopsji doskonale wiedział i doskonale poznał oba totalitarne systemy XX wieku. Szacuje się, że przez obóz mogło przyjść nawet 60 tysięcy osób, z czego 25 do 30 tysięcy mogło zostać zamordowanych. Przez ten obóz mogło przejść nawet 60 tysięcy osób, a 25 do 30 tysięcy mogło zostać zamordowanych. Z tym bardzo liczna grupa polskiego duchowieństwa i nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięć i Tożsamość z Działdowa, w jednym z jakby dwóch swoich kierunków działalności wybrało propagowanie wiedzy na temat istnienia tego obozu i niemieckiego, i sowieckiego, i jakie tu były wydarzenia. W ramach obchodów w sali wykładowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie zorganizowano konferencję naukową. Będę mówił o Antonim Julianie Nowowiejskim jako liturgiście, czyli człowieku, który całe życie swoje kapłańskie przeżył jako kapłan, jako liturgista, jako człowiek głębokiej wiary, który czerpał moc liturgii. Nie tylko czerpał moc liturgii, ale też zajmował się nią naukowo. Kilkaset stron różnych artykułów do prasy lokalnej, artykułów napisanych do książek, do monografii zbiorowych, cała masa różnych publikacji. No i przede wszystkim jego też życie, zaangażowanie w liturgię, bo sam przecież był jako biskup Płocka, odprawiał msze święte, różne nabożeństwa innego typu i pokazywał, jak to pięknie robić, i też uczył kleryków, bo był wykładowcą między innymi liturgii w seminarium duchownym w Płocku. Uczył całe zastępy swoich podopiecznych, którzy wspominają, no już dzisiaj nikt nie żyje z tych, którzy pamiętają jego liturgię, jego nauczanie, że to, co robi, robi naprawdę pięknie, z oddaniem serca. Uroczystości upamiętniające patronów Działdowa zorganizowało Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięć i Tożsamość oraz publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia. Do końca maja trwa rekrutacja dzieci do nowych oddziałów przedszkolnych. Znajdują się one w szkołach podstawowych powstałych z przekształconych gimnazjów. Oddziały przyjmą dzieci w wieku 5 i 6 lat. Rodzice mogą zapisywać swoje pociechy do dwóch nowych placówek. Szkoły podstawowej numer 2, która znajdzie się w miejscu obecnego gimnazjum numer 1, oraz do szkoły podstawowej numer 3, która będzie w obecnym miejscu gimnazjum numer 2. Te przekształcenia zafunkcjonują realnie od września, ale już dzisiaj należy zapisać dzieci do klas pierwszych bądź do klas przedszkolnych. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta Mława, rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych numer 2 i 3 będzie przeprowadzona do 31 maja. Wystarczy złożyć w sekretariacie wybranej placówki wniosek wraz z załącznikami. Chętnych, by wysłać swoje pociechy do nowych oddziałów, nie brakuje. Chcielibyśmy utworzyć oddział 5-latków i 6-latków. Być może więcej tych oddziałów, o ile rodzice zdecydują się do nas zapisać, a warto, ponieważ oddziały przedszkolne będą znajdowały się na parterze, tu gdzie się teraz znajdujemy. Małe dzieci będą oddzielone drzwiami od reszty szkoły, więc starsi uczniowie nie będą tutaj przychodzili. Do września szkoły przeprowadzą niezbędne remonty, by dostosować bazę do potrzeb najmłodszych dzieci. Uruchamiając te placówki, także grupy przedszkolne, bierzemy pod uwagę także względy bezpieczeństwa. Zmniejszy się odległość między placówką oświatową a domem i z pewnością będzie to dużo lepsze i dla rodziców, i dla dzieci. Także grupy te będą miały zapewnione wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji maluchów w szkole podstawowej numer 2 będzie cały parter. Generalny remont przejdą łazienki. Pojawi się także odrębna szatnia.
Na parterze jest 6 pracowni. Będą tu tylko klasy zerowe i klasy pierwsze. Będzie tu świetlica. Na parterze znajduje się również stołówka, więc nie ma najmniejszego problemu z żywieniem. Stołówka jest, posiłki są przygotowywane na miejscu, więc nie jest to jakaś żywność cateringowa. Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować złożone wnioski do 8 czerwca. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia swoich pociech do danego przedszkola. Ci, którym jednak nie uda się dostać do wybranego przedszkola, będą mogli ewentualnie ubiegać się o przyjęcie dziecka w kolejnym terminie. Taki termin zostanie ogłoszony pod koniec lipca i będzie trwał mniej więcej do połowy sierpnia. Bardzo prosimy, aby badać tą sprawę. My będziemy odpowiednie komunikaty zamieszczać na stronie miasta www.mława.pl. Postępowanie uzupełniające w obu szkołach podstawowych numer 2 i 3 będą przeprowadzone od 24 lipca do 11 sierpnia. Jest już Rada Młodzieżowa, więc do kompletu brakowało Rady Seniorów. Radni będą reprezentować interesy i potrzeby osób starszych z terenu gminy Nidzica. Podczas konsultacji społecznych często słyszeliśmy głosy osób starszych, że są pomijani w podejmowaniu decyzji, że ich głos jest niesłyszalny, a jeśli jest słyszalny, to w bardzo małym stopniu. Wobec tego pomysł na Radę Seniorów wyszedł bezpośrednio od osób starszych. Radni przychylili się do tego pomysłu. Tak jak pan powiedział, na ostatniej sesji podjęli uchwałę, na podstawie której ta rada zostanie powołana. Rada będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Celami tej rady to przede wszystkim jest podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych. Współpraca z władzami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących oczekiwań i potrzeb osób starszych, bo należy tu wspomnieć, że będzie to rada opiniotwórcza. Oczywiście decyzje podejmuje Rada Miejska, natomiast Rada Seniorów, tak jak Rada Młodzieżowa, reprezentuje młodzież z naszej gminy i interesy tej młodzieży, tak seniorzy będą swoje interesy. Nidziccy seniorzy nie lubią siedzieć zamknięci w czterech ścianach. To ludzie aktywni, przepełnieni potencjałem i bardzo zaangażowani w działanie na rzecz lokalnej społeczności. Ci renciści mają wiele do powiedzenia, oni są aktywni w wielu akcjach już uczestniczyli. Wiemy, że są to ludzie mimo swojego wieku chcący pomóc i angażują się tutaj swoją całą mocą i zdrowiem. Wobec tego jest tutaj naprawdę wiele do zrobienia. Ktoś powie pewnie, że no, Rada Młodzieżowa nie jest tak bardzo aktywna. Jest aktywna, natomiast przypomnę tylko, że młodzież ma obowiązki wynikające z tego, że są jeszcze uczniami. Natomiast seniorzy są już na rentach, na emeryturach, dysponują czasem, mają mnóstwo energii, bo nasi seniorzy są wysportowani. Wobec tego liczymy na ich współpracę. Jak wiemy, czy burmistrz, czy radni mają nieraz bardzo ciężki orzech do zgryzienia w podejmowaniu decyzji. Za decyzją idzie odpowiedzialność. To nie jest takie proste. Natomiast jeśli wypowie się większa liczba osób, tę decyzję jest łatwiej podjąć. Członkowie będą pełnić swoje funkcje społeczne bez otrzymywania wynagrodzenia za udział w pracach. Indywidualne zgłoszenia kandydatów wymagają zebrania 10 podpisów poparcia przez mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 55. rok życia. Piosenkarka śpiewająca mezzosopranem Irena Santor wystąpiła przed ostrucką publicznością, dzieląc się swoim talentem oraz pozytywną energią, aż miło posłuchać nie tylko wokalu. Znalazłam tekst Juliana Tuwima, który napisał dla wielkiej gwiazdy przedwojennego kabaretu i filmu, dla pani Hanki Ordonówny. Otóż ona miała wiele, wiele pięknych, cudownych, wspaniałych piosenek. Ale ta jest szczególna, bo śpiewa w niej tak. Śpiewam ludziom na pocieszenie. Proszę Państwa, jeżeli w tym jest źdźbło prawdy, to właściwie
fakt, że wszyscy albo wielu, wielu z nas uprawiamy zawód piosenkarski, ma sens, ma sens. I wobec tego, jeżeli ja dziś mogę Państwu też zaśpiewać na pocieszenie, choć uważam, że dzień jest tak piękny, że tego pocieszenia nie wymaga, ale jeżeli, to służę. Muzyka i kultura są jak zżyte siostry, dlatego oprócz części artystycznej... Gdy kiedyś u nieba progu, skruszona stanę przy Bogu... Były i inne akcenty. Ich celem docenienie pasji i zaangażowania włożonego właśnie w działalność kulturalną. Lubimy oceniać, ale nie każdy chciałby być w skórze osób organizujących życie kulturalne danej społeczności. To wcale nie jest takie proste ani opłacalne. Dzisiejszy dzień to taki ukłon w stronę tych ludzi, którzy czasem pracują społecznie, czasem pracują zawodowo, ale zawsze tą swoją pracę traktują jako pasję i jako przesłanie, które przekazują całemu społeczeństwu. Za to serdecznie dziękujemy i dzisiaj chcieliśmy w ten sposób uhonorować, że zaprosiliśmy panią Irenę Santor, żeby poprzez uczestnictwo w tym koncercie, pięknym koncercie, na który przyszło bardzo dużo ludzi, mieszkańców powiatu ostrockiego, chcieliśmy podziękować tym ludziom, żeby dzisiaj te takie doznania estetyczne były dla nich. Poznajmy nazwiska uhonorowanych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymali wyróżnienia. Nadszedł czas, by przedstawić Państwu wyróżnionych działaczy kultury. Zapraszam przed scenę panią Katarzynę Miszczuk, twórczynię rękodzieła, animatorkę kultury w gminie Łukta, panią Teresę Babicką, członkinię Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego i Zespołu Ludowego Mozaika, animatorką kultury w gminie Miłomły, pana Michała Podolaka, muzyka, członka Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowa, współtwórcę i promotora folkloru na terenie gminy Dąbrówno. Panią Małgorzatę Fudała, starszego inspektora do spraw plastyki w Morowskim Domu Kultury. Pana Jerzego Mudrego, instruktora muzyki w Miłakowskim Domu Kultury. Panią Teresę Źniewicz, bibliotekarkę Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie. Pana Krzysztofa Fabisiaka, wieloletniego pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwałdzie. Patronat nad powiatowym i miejskim Dniem Działacza Kultury objęli starosta ostrucki Andrzej Wiczkowski oraz burmistrz miasta Ostróda Czesław Najmowicz. Prace nad sztandarową inwestycją tego roku ruszyły pełną parą. Jak to na budowie, kapitalny remont rozpoczyna się rozbiórką. Oczywiście tylko tych fragmentów, na które zgodę wyraził konserwator. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, pomimo pewnych perturbacji na poziomie przetargu. Prace ruszyły i na dzień dzisiejszy jesteśmy zadowoleni z postępu. Firma, która wykonuje prace rozbiórkowe wewnątrz zamku, oczywiście rozbiórka dotyczy tylko tych części i tych ścian, które zostały dobudowane wtórnie w latach 70. XX wieku, a przed nami chyba logistycznie najtrudniejsza sprawa, rozbiórka dachu, umycie dachówki, prawda, wykonanie nowej więźby dachowej i tutaj mieszkańcy muszą przygotować się na pewien szok wizualny, ponieważ przez jakiś okres czasu nasza gotycka część zamku będzie bez dachu. Najstarsze fragmenty dachu mają bowiem maksymalnie 100 lat i te w twierdzy pozostaną, choć zmienią swoje zastosowanie. Jest to wtórny dach, ponieważ na początku XX wieku cały dach uległ spaleniu.
i został on odbudowany. Natomiast w latach 70. XX wieku była modernizacja więźby dachowej. W związku z powyższym część więźby dachowej to jest około 100-letnia więźba, natomiast część więźby jest to około 30-40-letnia. I ta 40-letnia więźba dachowa niestety konstrukcyjnie nie wytrzymała naporu dachu. Ona jest cała spękana, grozi zawaleniem i będzie, dlatego będzie rozebrana. Natomiast elementy stuletniej konstrukcji dachowej zostaną wykorzystane do odtworzenia historycznych krużganków. Z powodu budowy, która planowo potrwa góra do wczesnej jesieni przyszłego roku, wyłączono zamkowy dziedziniec z ruchu samochodowego i tak już zostanie. Dziedziniec został przekazany, jest placem budowy, nie można wjeżdżać samochodami do Urzędu Miasta i tak już zostanie, ponieważ ten dziedziniec zostanie wyłączony z ruchu samochodowego. Również burmistrz nie będzie mógł tutaj wjeżdżać, natomiast zostanie wykonana winda, która będzie pomagała osobom starszym dostać się do urzędu. Ta winda będzie na przedłużeniu obecnych schodów u podnóża zamku i będzie ona dowoziła interesantów do mniej więcej poziomu dziedzińca, a potem spacerkiem będzie można wejść do urzędu. Dziedziniec zgodnie z projektem otrzyma zarówno wygląd, jak i przeznaczenie korespondujące z zabytkową budowlą. Projekt jest wykonany bardzo, bardzo ciekawie. Z krużganku będzie można przejść na mury kurtynowe i murami kurtynowymi będzie można obejść cały dziedziniec zamkowy dookoła. Oczywiście baszta narożna zostanie wykorzystana do wykonania takiego mini tarasu widokowego, z którego będzie można podziwiać północną panoramę miasta z widokiem na kościół Świętego Wojciecha, a tutaj zdradzę, że już niebawem za 2-3 miesiące zostanie wykonana piękna iluminacja świetna tego kościoła i mam nadzieję, że to będzie współgrało z naszym zamkiem. Oprócz tego na dziedzińcu zamkowym powstanie scena, na której będą się odbywały kameralne imprezy kulturalne, wieczory poezji czy wieczory muzyczne. To wszystko, myślę, będzie bardzo ciekawą ofertą dla mieszkańców i dla turystów odwiedzających nasze miasto. Remont Działdowskiego Zamku jest wzorcową inwestycją. Nie tylko ratuje lokalne dziedzictwo kulturowe i poprawia estetykę miasta, ale również oferuje mieszkańcom i turystom nowe kulturalno-edukacyjne przeznaczenie. Inne miasta regionu mogą brać z Działdowa przykład. Ostre dzianie, czyli ostrudzianie. Oto okazja na podszlifowanie swojego talentu albo odkrycie drzemiących Was umiejętności. Spotkanie organizacyjne już się odbyło, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dołączyć do grupy, która jest w kręgu zainteresowań. Każdy z Was sobie poszczególny warsztat wybierze. Pieczę nad wszystkim trzyma Centrum Kultury. Dostaliśmy na to właśnie dofinansowanie 83 tysiące z Ministerstwa Kultury, czyli cykl warsztatów, to będzie 9 warsztatów różnego rodzaju artystycznych, począwszy od śpiewu, gry na bębnach, gitarze, produkcji muzycznej, skończywszy na fotografii, filmie czy VJingu. Także przez cały, teraz już do końca maja i przez cały czerwiec będą się odbywały zajęcia z dziećmi, z ludźmi. Nie ma ograniczeń wiekowych. Zwieńczeniem, efektem końcowym będzie występ tutaj na tej scenie amfiteatru w postaci koncertu wszystkich warsztatowiczów razem z zespołem Kuba Dezo i Maleo Rockers. Wykonają dwa utwory z tymi zespołami oraz stworzą hymn festiwalu, tego projektu Ostre dzianie i również łącznie wspólnie wykonają na dużej scenie amfiteatru przed pełną publicznością złożoną z ostrudzian, bo to jest projekt Ostre dzianie, czyli ostrudzianie ostrudzianom. Przegapiłeś pierwszy etap? Jeszcze zdążysz nadrobić zaległości. Nic trudnego. Zajęcia warsztatowe dopiero się odbędą. Każdy warsztat ma swojego profesjonalnego instruktora i serdecznie wszystkich zapraszam do udziału. Proszę śledzić naszą stronę internetową www.ostredzianie.pl. Tam wszystkie informacje są na temat odbywania się zajęć. Dowiesz na Facebooku profil Ostredzianie. Na bieżąco można śledzić, można dzwonić, można mailować. Tam wszystkie kontakty są podane i dowiadywać się, kiedy odbywają się zajęcia i w jakim harmonogramie.
Podkreślamy, są jeszcze miejsca do udziału w warsztatach i informujemy. W poniedziałek, 29 maja o godzinie 17 w amfiteatrze odbędą się zajęcia tworzenia nowych technologii wizualnych, bębniarskie, wokalne, multimedialne oraz produkcji muzycznej. Natomiast już w tą sobotę, 27 maja o godzinie 12 w amfiteatrze warsztaty choreograficzne, a także fotograficzne. Zapraszamy. Kolejne przeglądy oraz festiwale i kolejne nagrody. Ostrucka Grupa Teatralna Przebudzeni idzie jak przysłowiowa burza i przy okazji zdobywa serca publiczności. W tej chwili spektaklem Szatnia, którego scenariusz oparty jest na prywatnym życiu aktorów. Mówimy, jacy jesteśmy naprawdę, bo to scenariusz powtarzam i będę to powtarzał cały czas. Scenariusz napisało życie, a my tylko włożyliśmy to pewną całość, sensowną, ładną, po którym widzowie się wzruszają. No o to nam chodziło, ale też nie kryję tego, że jestem ogromnie też poruszony tym, że tak działamy na widzu. Przedstawione w scenariuszu historie ukazane są w narracyjnym stylu legendy polskiego teatru. Szatnia jest właściwie syntezą twórczości Tadeusza Kantora i to jest takie metafizyczne, ironiczne trochę podejście, takie bycie w niebycie. Sprowadza do bardzo głębokich przemyśleń, które sprowadzają się do tego, jak żyć, by nadal być. Największym scenicznym sukcesem Szatni jest jej wystawienie w prestiżowym, ogólnopolskim przeglądzie teatralnym Blackout. Blackout to jest festiwal, ogólnopolski festiwal teatralny, organizowany jest przez Teatr Patataj w Wołominie, przez tamtejsze Centrum Kultury. I jest to była trzecia edycja tego festiwalu. I od samego początku ten festiwal ruszył z takim dużym polotem i zarówno z promocją tego wydarzenia, jak i również z poziomem. Żeby się tam dostać, trzeba wysłać wcześniej materiał i grupy są, no niestety brzydko to zabrzmi, ale selekcjonowane, tak? Drogą właśnie oglądania informacji o spektaklu, informacji o grupie, z kilkudziesięciu zgłoszeń. Organizatorzy wybierają na przykład dziesiątkę albo dwunastkę teatrów, które ich zdaniem zasługują na to, żeby pojawić się na tym festiwalu. Wzięcie udziału w przeglądzie to jedno. Nikt z trupy się jednak nie spodziewał wyniku, jakie ogłosiło jury. O nagrodach jest zawsze bardzo miło mówić i jest to naprawdę duży sukces i jest to ukłon w kierunku Teatru Przebudzeni, że akurat nie dość, że zdobyliśmy Grand Prix całego festiwalu, gdzie naprawdę poziom był strasznie wysoki. Również otrzymaliśmy nagrodę też za reżyserię, co też rzadko się zdarza, żeby na festiwalach były przyznawane nagrody dla reżyserów za spektakl. Tak. No a oprócz tego jeszcze Przebudzeni widocznie mają coś w sobie i zdobyli od organizatorów, od tego teatru Patataj, który organizuje cały festiwal, nagrodę tak zwanego czarnego konia dla najbardziej zorganizowanej grupy, dla takiej mocnej ekipy, która była na festiwalu od samego początku do samego końca. Miło jest otrzymywać wyróżnienia i owacje. Aktorzy Teatru Przebudzeni sami jednak przyznają, że Szatnią wygrali jeszcze więcej. Zawsze bałam się pokazywać ludziom, tak, przez moją niepełnosprawność, z tym problemem, że no po prostu nawet przechodząc po prostej drodze mogę się przewrócić, tak, i ja się nie kryję z tym, ale uświadamiając sobie w głowie, że jestem wartościowym człowiekiem, mogę dać z siebie wszystko, mogę się pokazać, więc chciałam na przykład spełnić swoje marzenia, żeby zagrać na deskach teatru. I dla mnie, moim zdaniem, pokonałam wszystko, swoje bariery, swoje lęki, dla mnie to jest sukces. Blackoutowy sukces Szatni to nie przypadek,
Jury przeglądu nie miało co do tego żadnych wątpliwości. Dla mnie na przykład opinia pani Magdaleny Zaorskiej, przewodniczącej jury, gdzie pokazała nam swoją kartkę z zapiskami, które wykonała podczas naszego spektaklu, to było stwierdzenie: bardzo mądry teatr. Bardzo prawdziwy, mądry, piękny, a na końcu chyba miała podkreślone cudni, tak? Coś takiego. Natomiast to słowo mądry teatr, to akurat w przypadku naszego teatru, to chyba jest dla mnie największe wyróżnienie, które mogło paść. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział Szatni Teatru Przebudzeni, to warto się wybrać na spektakl przy najbliższej nadarzającej się okazji, nie tylko po to, aby obejrzeć mądrą sztukę, ale także po coś jeszcze. Po co? Tego warto przekonać się osobiście.